Witamy Was dzisiaj w nowych okolicznościach przyrody. Mamy promocję w Rossmanie już za parę dni i jak to wyczaiłyśmy, to stwierdziłyśmy, że nagramy Wam film, gdzie polecimy kosmetyki, które już mamy w domu, żeby Wam pokazać. Kupiłyśmy je na poprzedniej promocji minus 55% na kolorówkę. Albo okazało się, że są na tyle dobre, że możemy zapłacić za nie bez promocji. Uhu! Dlatego chcemy Wam pokazać, co polecamy, co możecie kupić, a może nam się uda nagrać następny film już po zakupach, żeby Wam pokazać, co kupiłyśmy, bo parę nowości nas zainteresowało. Tak. Zacznijmy od tego, że promocja jest od 10 października do 19 października. Jeżeli jesteście posiadaczkami karty Sephora, Douglas, Hebe, Superfarm, Iza! Jeżeli posiadacie aplikację Rossmann, bo oni nie mają kart, na co bardzo moja mamusia narzeka, bo nie ma jeszcze internetu w telefonie, lepiej nie zanosi się, żeby kiedykolwiek miała, więc kto musi robić ze nią zakupy z aplikacją? My! Słuchajcie, jeżeli macie te aplikacje, to macie minus 55%, jeżeli nie, to minus 49%, więc w dalszym ciągu to jest bardzo atrakcyjna promocja, ale zawsze te 6%. Jakby blondynka... upchnąć, utchnąć, uciąć i tak dalej. Jakby blondynka nie liczyła, i tak jest połowę mniej się płaci. Prawie. Połowa. Bez procenta. Połowę. A procent już jest dużo. Blondynka. W banku to 1% ci dają niekiedy, jak masz rok kupę forsy. Jak masz milion, to 1% to nie tyle, ile od złotów. No może 3. Dobra, nieważne. Może. Musicie kupić co najmniej 3 różne produkty, czyli na przykład podkład, cień, szminkę, albo róż, rozświetlacz, szminkę. Każdy produkt z innej parafii. To... zaczniemy od podkładów firmy Rimmel. Tak. Tutaj mamy ze sobą dwa podkłady i dlatego pokazujemy te, ponieważ one nie są drogie i generalnie jeden jest taki... bilżający, a drugi odrobinę bardziej kryjący. Troszeczkę tego krycia jest, natomiast one są dobre, jeżeli chodzi o nawilżanie i mają bardzo fajną gamę kolorystyczną. Te są dobre też właśnie na takie zimowe dni. Tak, gdy cera nie jest tak tyrana drinem z Mielna. I one kosztują w regularnej cenie, mamy 40 zł, 99 groszy. Jeżeli kupicie na promocji minus 49%, to łatwo sobie policzyć, że będą kosztowały około 20 zł, a jak minus 55, to zejdą poniżej 20 zł. I polecamy Wam, ja mam kolor 100 Ivory, a tutaj jest jeszcze 10. Delikatna porcelana. One nie powodują jakichś wyprysków, zapychań, tak. Są całkiem dobre. Nie zapychają porów, nie wypełniają pustych przestrzeni za skórników. Ale co za tym idzie, nie wypełnią też Waszych zmarszczek, więc jeżeli potrzebujecie czegoś do wypełnienia zmarszczek, to zachęcam Was do kupienia innego podkładu. Na przykład tynku w Obi. Kolejna rzecz to coś, co jest na naszym kanale, jest tego test i to polecamy Wam bardzo, bardzo serdecznie. To są te pomadki z Max Factora, czyli te Lipfinity i my tu mamy kolor 160, on jest takim pięknym, klasycznym nudziakiem, który przepięknie wygląda na ustach i te pomadki są naprawdę mega trwałe, one przetrwają niejedną rzecz. Oczywiście, że ta czerwona troszeczkę bardziej może schodzić, jak to jest jedna z najtrwalszych pomadek na rynku i polecamy jeszcze dwa kolory, bo miałyśmy kilka, ale te trzy są naszymi ulubionymi. A taka bardziej czerwona, taka wiecie, jak wino. Nie, jak wino to uderzasz do głowy. Ej, na górze. Jedna ma kolor 125, a druga ma kolor 335. Nieregularnej kosztuje około 61 zł. Czyli 30 zł z kawałkiem na 49% i poniżej 30 powinna zejść, jeżeli będziecie kupować na minus 55%. Super cena, super trwałość i naprawdę mega pomadka. Ja chcę powiedzieć o rzeczy kolejnej i to będzie taki pizdrucik, ściągaweczka. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Więc to jest kolejna rzecz, to jest kredka do oczu. Ja bardzo kocham kredki do oczu i zawsze ich nakupuję w odcieniach zielony, niebieski, turkusowy niebieski, turkusowy zielony błękit, morski oceaniczny. 5 lat później, jak skończę wymieniać wszystkie kolory. Maybelline New York Colorama w kolorze 300 Edgy Emerald i ona jest bardzo piękna, bo to jest taka połyskująca butelkowa zieleń. Natomiast jeżeli chodzi o ich kredki, te kredki są naprawdę bardzo ładne, trwałe i mają przepiękne kolory. Zobaczcie, jaka ta kredka jest piękna. Taki ocean, taka marynistyka po prostu, taki Vasco da Gama. Tak, taka żaba i tak dalej. Ale nie, słuchajcie, to będzie super do kobiet, które mają ogniste, rude włosy, ale bardzo ładnie też wygląda. Albo ognisty, rudy temperament.
Na stronie Rossmana ona kosztuje w tej chwili 4,19. Podejrzewam, że ona kosztuje około 10 zł. Więc no, za piątkę można sobie pozwolić na taką kredkę. I kolejna rzecz, która jest super, którą warto kupić na tej promocji, tutaj mamy dwie, jedno moje, drugie Idze. I to jest Brow Drama, to jest Maybelline i to jest transparentny żel do brwi. Oficjalnie na stronie jest to transparentna maskara do brwi. Tak, i można ją dostać też w kolorze sraczki, ale to już jest nie dla mnie, dlatego że jak ja pomaluję jakimś kolorem, to tak widać u mnie. No teraz mam taki, wiecie, mam inną kredkę, którą bardzo lubię, ale ona ma bardzo fajny pędzelek. Widzicie? To jest taka buławka prawie identyczna jak stoi w Warszawie, w Wilanowie, niedaleko pałacu Sobieskiego, jest postawiona taka buława niby. Taka trzepaczka. I wygląda jak trzepaczka do jajek, to mniej więcej jest w podobnym kształcie. I tutaj sobie fajnie przeczesujecie nią brwi. Co mi się w niej podoba, to to, że ta zaokrąglona końcówka będzie też dobra dla kobiet, które mają bardzo, bardzo gęste brwi. Ja takich brwi nie mam. Moje brwi to się proszą codziennie, żeby je chyba dokleić tak, jak się dokleja rzęsy. Ktoś kiedyś może coś wymyśli takiego. No to ja mam jedną brew. Tak, a tu jest mono brew, a tu jest zero brew. Zero brew. Zero brew. Grand brivo. Grand brivo. Te maskary do brwi są całkiem drogie, bo w cenie regularnej one kosztują około 30 zł. Kolejna rzecz to kolor Tattoo. Też od Maybelline. I to jest też od Maybelline. I tutaj mamy coś takiego, co jest jakiś odruch wąchania, co jest cieniem do powiek i to jest fajny cień zajebisty do powiek. Zajebisty bazowy jest. Bo można go rzeczywiście położyć jako bazę. Kładziecie go sobie na powiekę i wiecie, jak na przykład macie takie żyłki widoczne, jak macie cienką skórę na powiekach, to bardzo często tak prześwituje wszystko na tych powiekach i najlepiej sobie to położyć jako bazę i na to jeszcze jakieś delikatne cięcie listy. I to się bardzo ładnie trzyma i ogólnie można to używać jako sam cień. I do tego czarne rzęsy, czerwone usta i mamy całą robotę zrobioną, to kosztuje w regularnej cenie. Chwila dla mnie. Może to jej urok. Może to Maybelline. 25 zł, 69 groszy. Czyli zobaczcie, za 12 zł z kawałkiem lub poniżej 12, znaczy no 12, dobra, za 12 z kawałkiem będziecie mieć bardzo fajny cień. Juleczka teraz się naopowiadała o cieniu podkładowym. Tak. Ja teraz się naopowiadam o pomadkach, które kocham, uwielbiam i są najpiękniejsze. Uuu, zaraz tak. Wam przedyktujemy te kolory. Pierwszy kolor jest, w ogóle ja naprawdę jestem uzależniona od pomadek od Maybelline i tych z matowym wykończeniem i tych z satynowym wykończeniem. I teraz mam taką satynową. Numerek 715 Choco Cream i ona jest takim pięknym, naprawdę totalnie klasycznym nudziakiem. Wystarczy zarysować sobie kontur ust tak ton ciemniejszą konturówką, wypełnić tym nudziakiem i naprawdę fajnie wygląda, jeśli macie jakieś zrobione smoki albo bardziej takie ciemniejsze, przydymione oko. Ładny nudziak, nie jest za jasny, nie jest za ciemny, tylko jest tak idealny, jest perfekcyjny. Ponadto one są nawilżające, nie wysuszają ust, nie zaznaczają skórę. I ona skórę. Nie, ona ma satynowe. A ta jest satynowa. Kolejna to jest numer 883, która ma jakie wykończenie? Bold and beautiful. Pewno ktoś tam nosił taki kolor. A kolor sam się nazywa Orange Danger i jest właśnie taką pomarańczą po prostu, taką oranżową czerwienią. Tak, ale to nie jest taka oczojebna pomarańcza. To jest piękny taki oranż. Zobaczcie, jaki można sobie zrobić super ekstra remizowy make-up. Ta zielona kredka i trochę tego pomarańczą na usta i tak, bosko, różowy dres do tego i możecie wciąć. I najpiękniejszy kolor, najbardziej klasyczny z serii z matowym wykończeniem, numerek 965 i to jest nazwa Siren in Scarlet. I bardzo gorąco pozdrawiamy Miss Potocki, która też w swoim Get Ready With Me używała tej właśnie pomadki. Scarlet, mało mam. Widzicie, jaka piękna krwista tak czerwień. Ona tutaj jest troszeczkę wyżarta przez światło, ale ona na ustach wygląda tak niesamowicie, że ciężko jest określić tak naprawdę, co to jest za kolor. Nie, czy to jest taka czerwony kolor, czy to jest lekko koralowy, czy on jest krwisty. On nie ma z koralem nic wspólnego. Koral to jest halabanacha pani Krysia i łańcuszek, który ma lat. Nieprawda, jak się ma jakąś karnację taką jak moja, to on będzie troszeczkę bardziej koralowy, ale na pewno ta pomadka się znajdzie w naszych koszykach, jako ja sobie też taką kupię, bo Iza już drugą zużywa
i one ładnie pachną, bo one pachną tak waniliowo, długo się bardzo trzymają i nawet się tak bardzo nie rozmazują. Cena regularna tej pomadki to jest 29,99. Więc za 15 można mieć spokojnie taką pomadkę i zobaczcie sobie wszystkie inne kolory, bo są naprawdę świetne. Ja już mam na oku na następną promocję kilka nowych kolorów. A jeszcze co chcę dodać o tym kolorze 965, to to, że nie ma karnacji, do której ta pomadka by nie pasowała i jak ktoś jest bardzo blady, trochę bardziej opalony, oliwkowy, ceglasty, do każdego typu po prostu pasuje. Tak, dzięki temu jakie ma tony, piona, to jeszcze powoduje, że zęby wydają się być większe niż bo ma są. Taki odrobinę niebieskiej, wiecie, takiej poświaty. Kolejna rzecz, którą chcemy wam pokazać, to jest tusz do rzęs firmy Max Factor i na pewno każda z nas się zaopatrzy w nowy tusz w tym momencie na promocji, dlatego że mój się skończył, jej się skończył. To jest tusz False Lash Effect z Max Factora, z tym, że my używamy go w kolorze Deep Blue, dlatego że to jest taki piękny, ciemny... Granat. I te oczy, ten makijaż jest taki od razu delikatniejszy i się wygląda zdecydowanie lepiej. Przez te oczy z granatowym rzęs. Oszalałem będzie. One mają taką szczoteczkę silikonową i tak jak ja lubię tradycyjne, grubsze szczoteczki, tak ja uważam, że ta szczoteczka jest naprawdę bardzo dobra, ponieważ ona fajnie rozdziela rzęsy, bardzo ładnie te rzęsy podkręca, bardzo fajnie można się nim malować stopniowo, czyli jedna warstwa delikatny make-up, dwie warstwy, wydłużacie bardziej rzęsy, niedelikatny make-up. Tak, ale też troszeczkę pogrubiacie, ale nie ma tego efektu, wiecie, nogi pająka, zlepienie. Czy też po prostu nogi w tym momencie to tarantuli w nich. Cena jest bardzo wysoka, dlatego że ona kosztuje 62 zł prawie. Tak, więc na promocji trzeba się zaopatrzyć i kupić co najmniej po dwa. Jeżeli się skusicie, to też są oczywiście czarne i też są wodoodporne, a wodoodporne są nie do zmycia. Są genialne i co jeszcze mi się bardzo podoba, to, że one się nie sypią, nie macie czegoś takiego, że po paru godzinach macie tutaj wszystko na policzkach, musicie to chodzić i otrzepywać, i zdmuchiwać i tak dalej. I też jak wychodzicie na deszcz, jak jest wilgotno i trochę wam wieje w pysk po prostu tym deszczem, tym chłodem, tym wszystkim, tą jesienią, to też ten tusz zostanie na miejscu i nie pójdzie sobie po prostu na drinka do baru. Następny tusz do rzęs to jest tusz od Belle Hypoallergenic w kolorze po prostu czarny, tak ma napisane tu pod spodem, po prostu czarny, z taką bardzo klasyczną szczotką, nie silikonową. Po prostu czarny? Tak. Raczej wydłuża rzęsy niż je pogrubi. I po prostu nadaje im kolor. Tak. I tyle. Wydłuży wam fajnie rzęsy, natomiast jeżeli macie dosyć gęste rzęsy, to będzie spoko. Właśnie to jest fajne i na pewno nie będzie was uczulał, bo on naprawdę nie powoduje żadnych alergii i też się nie kruszy. Więc ja na przykład wiecie, jak idę pobiegać do parku sama, zobaczę sobie nie psu stracić jedną wracę, ty perdone, tu se perdone, tu se perdone, tu se perdone. I od razu wyglądam jak człowiek i proste, jakoś można biegać, można żyć, szkoda, że nigdy nie będą. No, ale on jest taki właśnie delikatniejszy, więc też jest na plus, ale jeśli oczekujecie objętości, gęstości i fanfarów, to nie. No nie, ale jest go dosyć dużo w opakowaniu, więc na długo wam starczy. Jeżeli macie gęste rzęsy, a chcecie tylko je wydłużyć, to ten tusz jak najbardziej będzie się tylko i kosztuje w cenie regularnej 17,50, więc w cenie nieregularnej policzcie sami. Następna rzecz. Max Factor, moje ukochane róże do policzków i miałam kiedyś inny kolor, ale skusiłam się na 05 Lovely Pink się nazywa. On jest wypiekany, ma takie dwa kolory tak naprawdę, trochę brązu, trochę różu, on jest przeze mnie już troszeczkę zużyty. Ale ogólnie nie chcę mówić tutaj o kolorze, bo według mnie kolor to rzecz gustu. Te róże mają też takie odcienie, które są w takim chłodnym brązie i możecie ich używać tak samo istnie, bez żadnego bronzera już i tak dalej. Ja nawet jak gdzieś na wyjeździe byłam, kiedyś mi się skończył właśnie w Maroku, nawet nie wzięłam bronzera, bo po co mi bronzer w Maroku, to po prostu go nakładałam sobie tak troszeczkę, żeby wiecie, ta cera taka była, wiecie, taka, że tutaj piasek pustyni mnie zawiał i wyglądam pięknie i złoto, a tak naprawdę jestem córką młynarza na co dzień, bo jestem taka biała. Wypiekany, więc starczy wam go zdecydowanie na dłużej i powiem wam szczerze, one się przepięknie utrzymują na policzkach. Bardzo dobre są te róże. Jaka jest ich cena regularna, bo nie pamiętam? Tego mnie sprawdziła. Ale one chyba kosztują około 40 zł albo 50 zł, więc w promocji bardzo się opłaca je kupić i bardzo serdecznie wam polecam, bo to jest taki kosmetyk, na który ja mogę spokojnie powiedzieć, że on już jest kosmetykiem luksusowym. Zachowuje się tak jak na niektóre luksusowe róże,
ale są też róże. W temacie róży jeszcze mamy dwa róże. Tak, nie patrzcie na opakowanie, bo mi się przybrudziło, ja nawet nie wiem od czego, chyba je w torebce nosiłam. I ja bardzo lubię te róże Bourjois. Przede wszystkim za co? Za to, że one mają takie małe, słodkie lustereczko. Że mają taki słodziutki, malutki pędzelek. I przez to, że... No zobacz, jak one pięknie pachną. No i też mi się wydaje, że każda z Was zna te róże, dziewczęta. Tak, ja te róże pamiętam od dziecka. Moja mama zawsze ich używała, teraz już ich nie używa, bo mówi, że dłubanie w nich, żeby ten kolor pojawił się na policzku, zajmuje 3 lata. I faktycznie, czasami tak jest, że kupujecie, to one są albo nieświeże, albo jakieś takie skamieniałe, takie twarde, że nie można położyć tego koloru, ale mi się jakoś akurat trafia, więc trafiam na takie dobre. I to jest moim zdaniem nieśmiertelny róż. Ten róż zużywa się tak długo, mega długo, i w tej promocji na pewno będzie się opłacało Wam je kupić, bo one w regularnej cenie kosztują około 54 zł. Więc minus 50% to się super opłaca. 26-7. Kolorów jest sporo i niektóre kolory zastępują kultowe kolory, na przykład Orgazmu z Narsa, z tego co pamiętam, jest taki kolor, ale nie podam Wam numeru, bo już nie pamiętam. Eyelinery czy rozświetlacze, co chcecie pierwsze? Eyelinery, tak myślałam. Dobra, dawaj eyelinery. Eyeliner z Vibo. Pierwszy eyeliner będzie z Vibo. Będzie w kolorze Electric Blue. Też jest bardzo fajny, właśnie na wakacje to lubimy tak pierdzielnąć niebieski eyelinerek. Super jest ten i kolor. I bardzo dobrze się rozprowadza, świetnie się trzyma i bardzo ta kreska jest ładna. On teraz jest mokry, więc trochę błyszczy, ale on nie jest taki bardzo, bardzo błyszczący. Te eyelinery nie są takie drogie, bo one kosztują chyba z 10 zł, więc w promocji w ogóle będą dużo tańsze i jeszcze są inne kolory, nie? Tak, właściwie wszystkie te eyelinery, które pokazujemy w cenie regularnej, to jest 8-10 zł plus minus, ale jeśli wiecie, że gdzieś jest różowy eyeliner, to dajcie mi znać, bo ja szukam różowego eyelinera. Różowy eyeliner musi być super! Ale taki matowy, nie błyszczący. Właśnie błyszczący matowy. Jest Kiko. Tutaj mamy eyeliner z Eveline i to jest coś tam... Precious! Tak, tylko że nie mogę tego zobaczyć dokładnie, bo jest starty. Niestety się starł ten napis. Zobacz, Iza. Eveline Cosmetics Liquid Precision Eyeliner. Cierany, więc trudno jest z niego wyczytać. My na pewno kupimy ten Celebrities, bo jest świetny, ale już go nie mamy, więc go nie pokazujemy, więc pewnie będzie w innym filmie. Tutaj jedyna rzecz, która jest ogromnym minusem tego eyelinera, a dla niektórych może być plusem, to jest ta końcówka. Ponieważ, moje drogie, ta końcówka jest sztywna jak palma. Jak baseball drecha. Ja powiem Wam szczerze, że ciężko się nią maluje, bo można sobie nią wydłubać oko, jeżeli ktoś nie ma wprawy. Ale jeżeli ktoś lubi sztywne końcówki, małe, ale bardzo fajnie zakończone końcówki, to będzie bardzo zadowolony. Tym bardziej, jeżeli... że sam tusz jest trwały, tak. I czasami te eyelinery, ja kiedyś używałam bardzo dużo eyelinerów i codziennie praktycznie i mnie denerwowało w niektórych, że on tak odpadają cętki geparda. Tak, a ten jest bardzo trwały, świetnie się trzyma i też nie jest taki, wiecie, błyskotliwy, tylko jest takim matowym, klasycznym eyelinerem, który super się rozprowadza, jeżeli macie inny pędzelek. Ja na przykład używam innego pędzelka do niego po prostu, bo jest mi wygodniej, chociaż ten też, no mówię, można nim zrobić na pewno grubą kreskę, ale on nie będzie się wyginał. Ale Amy Winehouse. Tak. Kolejny eyeliner to jest eyeliner w kolorze szarym z Lovely. Boże, przecież to już jest chciałam zrobić słocza. Chyba trzeba będzie kupić jeszcze jedno opakowanie. Naprawdę nie mam jak Wam pokazać nawet. Ale ten klasyczny, szary kolor, który będzie pasował do wielu różnych makijaży i on na oku wygląda bosko i on jest zużyty przeze mnie cały i kosztują w cenie regularnej. No też jakieś tam 6-8. 6-8, już nie pamiętam, ale to są groszowe sprawy, więc polecam Wam spróbować. I kolejny eyeliner jest w kolorze, na który się uparłam. I to jest kolor 001 Arty Blue Spring. Niektórego używam może ze 2 razy w życiu. Powinno jeszcze być dodane. Nieprawda, nieprawda, ona kłamie. Jest taki śliczny, taki modny kolor. Znaczy był w te wakacje, nie? Zobaczymy jak będzie w przyszłe, ale... To jest taki baby blue, ja bym powiedziała. To jest z Miss Sporty. Studio Lash Color Eyeliner. To jest
ten eyeliner i jego końcówka. To jest taka precyzyjna, cieniutka gąbeczka, która się bardzo fajnie nadaje, więc nim jest troszeczkę łatwiej malować kreskę. Bardzo ładny kolor, bardzo trwały jest ten eyeliner, nie utlenia się, nie zmienia koloru na powiece. I na koniec, moje drogie, seria rozświetlaczy. I teraz tak, rozświetlacze to jest coś, co ja bardzo lubię i bardzo mi się podobają te wszystkie Kat Von D. Zostały nam jeszcze 3 rozświetlacze z tego, co możemy Wam polecić do kupienia w najbliższej akcji promocyjnej Rossmana. Bell Hypoallergenic to jest ta wersja dermatologiczna, która ma nie uczulać, więc coś dla entuzjastek takich właśnie kosmetyków. Daj rączkę. I on ma przepiękny kolor i bardzo ładnie wygląda na twarzy. Zaraz Wam to pokażę, widzicie? On się tak ładnie mieni. Mam też 2 rozświetlacze, które są moim zdaniem super i są bardzo fajnymi odpowiednikami Mary Luminizer z Mary Lou. One są mniejsze, więc będą fajniejszą wersją turystyczną. One są też zdecydowanie trwałe, więc na pewno to nie jest tak, że po 20 minutach nie będziecie ich miały na buzi. Ten z prawej strony, czyli z Waszej lewej, to jest Lovely i to jest Gold Highlighter, a ten z lewej strony to jest Vibo Diamond Illuminator. Gold Highlighter jest bardziej złoty, natomiast Vibo jest bardziej perłowy. Przepięknie rozświetlają i ten z Vibo jest jeszcze o tyle fajny, że może służyć, zresztą ten drugi też, do rozświetlania tutaj kącika oka. Odrobinę. Może służyć jako cień do powiek, może służyć jako rozświetlacz, może służyć jako zabawka dla dzieci na przykład. O. Widzicie? Opakowania są słabe, zdecydowanie łatwo je popsuć, szczególnie ten w Lovely. Natomiast ten z Vibo jest bardzo dobry, pięknie rozświetla, jest to po prostu wszystko, czego potrzebujemy i można sobie zastąpić drogi rozświetlacz z drogerii takim malutkim, słodziutkim pudełeczkiem. I on kosztuje 9 zł, 99 groszy. Słuchajcie, za piątaka coś takiego, a nawet poniżej piątaka coś takiego, próbujcie, jeżeli Wam nie będzie odpowiadał, to nawet nie będzie Wam szkoda tych kilku złotych, ale jestem przekonana, że będzie dla Was po prostu idealny. Tak, i z Lovely Gold Highlighter też kosztuje 9 zł z groszami w cenie regularnej, więc też będzie za piątala bądź mniej i też jest super. Tak, i ja też jestem... jest w wersji srebrnej. Pokazałyśmy Wam, co my kupiłyśmy tak naprawdę w większości na ostatniej promocji Rossmana, kolorówki, bądź też co kupujemy w cenie regularnej, a co będziecie mogły teraz dostać na tej właśnie rzeczonej promocji. Mamy nadzieję, że pomogłyśmy Wam w tym, co możecie wrzucić do swojego koszyka i za co możecie zapłacić o połowę mniej. I jak będziecie się mogły upiękniać na te piękne jesienne, zimowe wieczory, randki, walentynki, do spędrów i tak dalej. Tak, i inne wszystkie takie okazje, które się tam po drodze będą trafiać. Jakiś sylwester, jakieś walentynki, jakieś wigilie, jakieś... Karnawał! Karnawał! Tak. Więc myślę, że należy powiedzieć w tej chwili. Bardzo się cieszymy, że byłyście z nami. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Jeśli Wam filmik się podobał, to damy łapkę w górę, żeby nam było miło. Klikacie subusia, subuniunia i widzimy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa! Pa.